Walczymy dla Pana. To hasło tegorocznego Wielkiego Postu z edycją Świętego Pawła, a dziś już czwarta niedziela Wielkiego Postu i chcemy razem czytać, rozważać fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Zapytali go więc: Co Ci uczynił? Jak Ci przywrócił wzrok? On im odparł. Przecież już Wam powiedziałem, ale Wy nie słuchaliście. Dlaczego chcecie o tym powtórnie słyszeć? Może i wy chcecie zostać jego uczniami, wtedy zaczęli mu wymyślać, ty możesz być jego zwolennikiem, my zaś jesteśmy uczniami mojżesza. Ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest fragmentem większej całości, gdzie Jezus uzdrawia niewidomego, a jego uczniowie, uczniowie Jezusa pytają, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że człowiek jest niewidomy, że jest chory. I Jezus uzdrawiając go mówi, że nikt nie zgrzeszył ani on, ani jego rodzice, ale ta choroba jest po to, aby w nim objawiła się chwała Boża. I cała ta scena i późniejsza rozmowa niewidomego, uzdrowionego niewidomego z Faryzeuszami z uczonymi w prawie wygląda jak taka walka. On musi się bronić, oni go atakują. On mówi, że został uzdrowiony, oni sugerują, że nigdy nie był e, niewidomy. Przeprowadzeni są też jego rodzice, którzy mają zeznawać, i ci rodzice też się boją zeznawać na korzyść swego syna, że został uzdrowiony, że Jezus dokonał tego cudu. Ta walka nam pokazuje pewną piękną rzecz, że często przychodzi nam w życiu codziennym stawać w obronie Jezusa, wstawać w obronie jego boskości, stawać w obronie tego, że jest zbawicielem, że jest naszym Panem, stwórcą. I może w tym wielkim poście niejednokrotnie będziemy postawieni w narożniku i będziemy mm, dyskredytowani za to, że wierzymy w to, że Jezus jest, że Jezus działa cuda w naszym życiu. Może będziemy postawieni w takiej sytuacji jak ten niewidomy, że będziemy musieli wyrzec się tego, w co tak naprawdę głęboko wierzymy. Takie sytuacje mogą się wydarzyć teraz, jutro, pojutrze, może kiedy indziej. Pytanie. Po której stronie staniemy? Czy będziemy wierni temu, co czujemy, temu, co doświadczyliśmy w naszym życiu, cudu przyjścia Jezusa, wejścia Jezusa w nasze życie, czy jednak ulegniemy presji ludzi wpływowych, jakimi bez wątpienia byli Faryzeusze i uczeni w piśmie, i wyrzekniemy się tego, co jest w nas, dla nas najważniejsze i najcenniejsze? Obyśmy mieli odwagę. Obyśmy walczyli dla Pana w jego obronie i zawsze, niezmiennie, razem z nim.